Cześć, witajcie, z tej strony Waha, a przed wami Hearthstone Heroes of Warcraft, czyli karcianka od Blizzarda. Jest to gra darmowa, od niedawna są otwarte beta testy, więc każdy może sobie pograć. Ja w tą grę gram, bardzo krótki okres czasu, nie wiem, może 2 tygodnie czy coś w tym stylu, jestem jeszcze początkującym. Moje statystyki prezentują się właśnie tak. No i postanowiłem, że pokażę wam materiał z tej gry, bo i tak w nią dość często gram, a jeśli by wam się takie coś spodobało, to po prostu będę to nagrywał i wstawiał. Mi nawet ciekawiej i lepiej gra się, gdy mogę sobie troszeczkę do was pogadać. Ja zapłaciłem już za wejście na arenę. Arena to miejsce, żeby tam wejść, musimy zapłacić 150 zł, czyli wirtualna waluta w grze, albo tam ileś euro, nie pamiętam ile to już jest. W takim czymś losujemy sobie talię, co jak wiecie. Dostajemy 3 karty, wybieramy sobie jedną i tak 30 razy, aż złożymy sobie całą talię. Postać również losujemy, dostajemy 3 postacie do wyboru i wybieramy sobie jedną. Ogólnie w Hearthstone są... jest 9 postaci. Wojownik, mag, druid, kapłan, czarnoksiężnik. A do tego jeszcze... szaman, łotr, łowca i paladyn. Ja najwięcej grałem kapłanem, druidem i czarnoksiężniczkiem. I czarnoksiężnikiem, troszeczkę magiem. No i tymi kartami już tak nie za bardzo. Arena polega na tym, że tak jak mówiłem, żeby wejść tutaj musimy zapłacić. I po prostu tutaj możemy przegrać tylko 3 razy. Jeśli przegramy 3 razy, wylatujemy z areny i żeby wejść znowu, musimy znowu zapłacić. Jeśli wygramy 9 razy, to również wylatujemy z areny, no ale wtedy mamy naprawdę niezłe nagrody. No i więcej mamy po prostu zwycięstw, tym lepsze nagrody dostajemy. Ja jak widać nie wygrałem niestety jeszcze ani razu. No i została mi ostatnia rozgrywka, którą właśnie chcę wam pokazać. Tak więc zaczynamy. Zobaczymy, kogo nam tutaj wylosuje, bo te dwie rozgrywki niezbyt dobrze mi poszły. Zresztą talia kart jakoś niezbyt mi pasuje. No ale mam nadzieję, że jakoś mi pójdzie, bo chcę wygrać, wiecie, chociaż jedną rozgrywkę. Na arenie nie mamy jakby swojej talii, tylko tak jak mówiłem, losujemy sobie ze wszystkich kart znajdujących się w grze. Dobra, wiecie co? Wymienię sobie te. Jeśli gra się w takim zwykłym pojedynku, to mamy tam swoją talię. I karty właśnie kupujemy sobie za złoto. Za 100 złota możemy sobie kupić pakiet kart i w takim pakiecie znajduje się 5 losowych kart. Dobra, nic ciekawego nie dostałem, więc po prostu odpuszczam sobie tą turę. Czekam na rozkazy. To zrobimy sobie to tak. Użyjemy sobie monety, która dodaje nam jeden kryształ many w tej turze. Czyli jak teraz mam 2 many, rzucam to i mam 3 i mogę sobie rzucić jakiegoś lepszego stronnika. Golem zbożowy jest dość niezły, gdyż po śmierci przyzywa on innego golema ze statystykami 2-1. Pierwsze statystyki to te żółte, to jest atak, a obok jest życie. Dostaliśmy prowokatora jakiegoś. Nie wiem, czy opłaca mi się tego wrzucać. Taką postać dobrze jest wrzucić za prowokatorem. Prowokator to postać, którą najpierw trzeba uderzyć, a nie da się po prostu uderzyć innych postaci, więc no tutaj mu prowokatora. Jeśli rzuciłbym go na pole bitwy, to najpierw trzeba zabić go, żeby na przykład uderzyć tego golema albo mojego bohatera. Tak więc zrobimy może sobie to w ten sposób. Tutaj zdejmiemy tego tygrysa, tej pantery nie mogę zaatakować, gdyż ma ukrycie, czyli stronnik ten nie może być atakowany ani wybrany na cel, dopóki sam nie zadał obrażeń. Więc ja po prostu mogę zaatakować tylko bohatera. Gotowe. To
Tutaj również mam kartę z ukryciem. No i niestety straciłem tego golema, ale pojawia mi się drugi, troszeczkę słabszy. No i on jeszcze może tą panterą mnie zaatakować, bo many już nie ma. Co turę dostajemy jeden many więcej. Tutaj to daje nam prowokację. Tego nie mogę zaatakować, no niestety. Tak więc ja chyba sobie wrzucę tego prowokatora i tyle. I wiecie, jak będę miał prowokatora na polu bitwy, to mogę sobie wrzucić tego mistrza miecznictwa, który będzie mi podpakowywał innych stronników. I właśnie jeśli ogląda to jakiś bardziej doświadczony gracz, to jeśli mógłby, to może mi dać jakieś porady, co robię źle i tak dalej. Jeśli robię jakieś rażące błędy, to prosiłbym o pokazanie ich. Gotów do akcji! I teraz... Kurczę, jak to zrobić? W sumie mogę mu ściągnąć ten cały stół, starczy mi many. Tylko w jaki sposób to zrobić, żeby wyszło to jak najlepiej? Ten ma jeden ataku. Dobra, to zrobimy tak. Zaatakuję tego. Używam tej karty przykładowo na tego. Zdejmuję go. I teraz jeszcze mam kartę za 0, która zadaje 1 obrażeń. No i w ten oto sposób wyczyściłem mu cały stół. Gotowe. Więc wydaje mi się, że dość dobrze to rozegrałem. Zobaczymy, co on dalej tutaj zrobi. Wydaje mi się, że mam teraz na ręce dość fajne karty, na przykład on jest dość niezły. Boska tarcza to po prostu zignoruj pierwsze obrażenia otrzymane przez tego stronnika. No i niestety w tym momencie on również wyczyścił mi cały stół. I co tu teraz zrobić? Nie wiem, czy nie wrzucić sobie tego dowódcy argentu. Chociaż w sumie, czy jest sens tracić szarże na samego bohatera, bo tego mi się nie opłaca niszczyć. Ale wydaje mi się, że nie mam nic ciekawszego do zrobienia. Wiecie, no boska tarcza w praktyce wygląda tak, że on mnie zaatakuje i za pierwszym razem nie zada mi żadnych obrażeń. Znowu wrzucił tą panterę. I zobaczymy, co zrobi dalej. No jak widać, wyrzucił on teraz sporo stronników. Zdjął mi jeszcze boską tarczę. Daje swojemu bohaterowi plus 2 ataku i plus 2 do pancerza. Ale dobra, może zrobimy to teraz. Nie wiem, czy wrzucić tego, czy po prostu... W sumie przydałaby mi się prowokacja i wydaje mi się, że... Jakbym zagrał takie coś... Wrzucimy sobie tego. Wrzucimy sobie także ją. I tutaj zrobimy takie coś. Ten stronnik dał mi tym stronnikom prowokację. Ona co turę dostaje 1 obrażeń, ale za to przyzywa chochlika o statystykach 1-1. A ten co turę losowo daje mojemu stronnikowi plus 1 do ataku, więc wydaje mi się, że jest dość fajnie. Tego nie będę tracił. 1-1 w sumie. On i tak mi musi zaatakować. Bo wiecie, mam prowokację, więc któregoś z tych bohaterów musi mi zaatakować. Więc uderzę w bohatera.
zadaj wapń towarzem wszystkim wrogom. No niestety trochę mi uszczupli moje szeregi. Ale no trudno. Ja niestety nie mam żadnego zaklęcia takiego obszarowego, którym mógłbym mu wyczyścić stół. Nie pamiętam, czy mam w talii dwie te takie... Mam dwie karty, które... No, tą kartę, którą użyłem wcześniej, że zadałem jednemu przeciwnikowi 4 obrażenia, a wszystkim pozostałem jeden. Nie pamiętam, czy mam dwie takie, czy jedną tylko miałem. Mam nadzieję, że dwie i że ją zaraz dostanę. Musimy oczyścić słoneczną stronę. No i teraz może mi ładnie namieszać. No, czyli... Wyczyści mi cały stół, niestety. Ale dobra, stracił to ukrycie. O, jeszcze ma kartę sekret, czyli... Wiecie, nie wiem, różne są te karty. No właśnie, dostałem tą kartę. Są różne karty sekret i właśnie teraz boję się cokolwiek użyć, bo nie wiem, czy na przykład jak nie wrzucę tego maga, to czy po prostu... Czy po prostu on mi go nie przejmie, bo są różne karty sekret, że na przykład, nie wiem, albo mi niszczy stronnika, że wiecie, na przykład rzucę stronnika i on mi go niszczy, albo go przejmuje na swoją stronę, więc trochę strach tutaj cokolwiek używać. Więc zrobimy to najlepiej chyba w ten sposób. Jest sekret. Kiedy twój bohater... Aha, coś takiego, czyli tylko jeden dostałem, spoko. Nic się takiego nie stało. I teraz nie wiem, czy ją zdjąć, czy po prostu atakować dalej bohatera. W sumie... Chyba rozsądne będzie zdjęcie jej ze stołu, żeby nikogo nie miał i tyle. Trochę obrażeń dostanę, ale no trudno. Wiecie, wydaje mi się, że zawsze najlepiej ściągać stronników, żeby on potem nie zrobił sobie takiej... jakiegoś komba czy coś, żeby nie połączył tych kart i zadał mi naprawdę wysokich obrażeń. Klasa, proszę o uwagę. Za każdym razem, gdy rzucisz zaklęcie, przyzwaj czeladnika 1-1. Gotowy do nauki? No i tutaj zrobił sobie dość niezłą kartę. 7-9, czyli niezłe statystyki. No a ja nie mam zbytnio co zagrać. Więc rzucę sobie tego z ukryciem. Na szczęście on nie będzie mógł go zaatakować na razie. A także wrzucę sobie... Dobra, zrobię takie coś. Zdejmę tego. Niestety tą kartę ma dość silną. 7-9. Więc może mi tutaj nieźle HP zjechać za jednym uderzeniem. Zabierze mi aż 7. Jednym stronnikiem. Właśnie nie mam w tej talii zbyt dużo kart, które pozwalają mi dobrać inną kartę i to jest bardzo niefajne. No w sumie to polega na tym, że im więcej masz kart, tym po prostu łatwiej wygrać. Czekam na rozkaz. No i teraz znowu by mi się przydał jakiś obszarowy atak, którego niestety nie mam. No. Więc mam mały problem. Obrażenia zaklęć. Tym niestety nie zdejmę. Dobra, to może zrobimy to tak. 7. Kurczę, no braknie mi ataku, żeby go zdjąć niestety. Może zrobimy to w taki sposób i rzucimy sobie na nich agonię. Znaczy zaklęcie z agonią, czyli jak oni zginą, to po prostu przyzwie się drzewiec 2-2. Tak jak to było wcześniej z tym golemem, który po śmierci przyzywał golema 2-1. No i jeśli teraz ma jakąś mocniejszą, dobierz kartę i zadaj obrażenia równe jej kosztowi. Dobre zagranie.
No i właśnie teraz przegrałem niestety. No i tak się skończyły moje zmagania na arenie. Niestety nic nie wygrałem. No trudno. Jedyne co dostanę to... to prawdopodobnie tylko pakiet kart, który wydaje mi się, że dostajemy go zawsze i tyle. No nie poszło mi teraz niestety. Chociaż jest pakiet kart, a także 30 złota. No to coś tam tego złota odzyskałem. Jeszcze pokażę wam właśnie o co chodzi z tymi pakietami. I właśnie dostaliśmy taki pakiet, otwieramy go sobie. I możemy sobie jeszcze tak, tutaj jest taka poświata niebieska, więc tutaj jest rzadka karta, tutaj jest zwykła, bo nie ma żadnej poświaty, tutaj też, no i tutaj niestety też. Dostałem jakąś wybuchową pułapkę, o, czyli karta sekret, moja pierwsza. O, ta karta jest dość niezła, z tym wyciszeniem. Kolejny sekret, niestety dla owcy i paladyna, którymi na razie niezbyt gram. Wilkor Alfa, którego już chyba mam, i rzadka karta prastary obserwator, który nie może atakować. Dobra, no niestety na arenie nie za bardzo powalczyłem. Tak więc dajcie znać, czy taka seria wam się podoba i czy chcecie więcej filmów z Hearthstone'a. Do usłyszenia, cześć!